Jak bardzo dobrym pomysłem albo złym byłoby wstawienie tego filmu w poniedziałek? Cześć, tutaj Jacek Kolekcjoner i w dzisiejszym odcinku mamy wreszcie rzecz, którą chciałem wam pokazać od naprawdę bardzo dawna, ale odkąd pamiętam, odkąd zacząłem nadrabiać tę serię, te zbiorcze wydanie Garfielda, ponieważ tu są, to znaczy tak jak widzicie, to jest tom 11 tej serii, tego zbiorczego wydania, potrójna porcja klasycznego Garfieldowego humoru, czyli tłusty koci trójpak. Jak się domyślacie, ta seria wychodziła już sobie wcześniej, nawet zanim zacząłem ją zbierać. Pamiętam dawno temu, pamiętam, coś mi się majaczy na horyzoncie, że takie wydania rzeczywiście pojawiały się w księgarniach, ale nigdy ich nie miałem przyjemności zbierać. I dopiero koło 5 tomu, gdy zaczął wychodzić ten potrójny, to jak zaczęło wychodzić to potrójne wydanie, zdecydowałem się na nadrobienie tej serii. Więc tak majaczyłem i tak próbowałem nadrabiać. I dopiero na etapie 11 tomu, czyli w sumie 33 oryginalnych tych mniejszych tomów, nareszcie udało mi się nadrobić najnowszy tom, który w tym wypadku wyszedł 19 stycznia 2022 roku. Uff, wreszcie, teraz już jestem na bieżąco. I przez przypadek, nie wiem jakim cudem, ale tak się złożyło, zaraz potwierdzimy tego autentyczność, bo z tego co mi Radek mówił, Radek Centrum Komiksów Disneya, pozdrawiam serdecznie, to w środku znajdują się komiksy, bo nie wiem czy wiecie, w oryginale paski Garfieldowe były wydawane codziennie. Nie jestem dokładnie pewien, czy w jakiejś gazecie, czy jakby jak, w jakiej formie wychodziły te paski, ale domyślam się, że przynajmniej z tego się wywodzą. I tak się składa, że w tym tomie mamy komiks z 96 i 97 roku, czyli nasze roczniki, Radka i moje. Więc poszukajmy sobie komiksu z mojej daty urodzenia, czyli 17 sierpnia 96. Także zaraz sobie poszukamy komiksu z mojego rocznika, ale najpierw sobie zaczniemy od prezentacji wydania. Tak się prezentuje okładka z przodu, trzy oryginalne w miniaturkach. Jest to twarda oprawa z błyszczącą okładką, żadnych matowych elementów, żadnej folii, soft touch, po prostu jedna wielka, śliska okładka w twardym wydaniu. Jest to format, jest to gabaryt troszkę niestandardowy. Jakbym miał wam tak porównać do jakiegokolwiek innego tomu, który mogłem wam pokazywać na kanale, to na przykład w twardej oprawie też od Egmontu Wujek Sknerus i Kaczor Donald, czyli kolekcja Dona Rosy. Ostatnio zresztą na tygodniczku pokazywałem wam, opowiadałem w ogóle o zawartości tego komiksu. I widzicie, gabaryty są zupełnie inne. Ten komiks jest wyższy, chudszy, ten jest bardziej kwadratowy. To jest po prostu kwadratowy komiks. Ale jeśli chodzi o oprawę, to jest dosyć podobna, dlatego stwierdziłem, hej, chyba bliżej się nie da. W środku mamy 288 stron komiksu wydrukowanego na papierze kredowym. W standardowym rozkładzie 6 pasków komiksowych od poniedziałku do soboty i niedzielny komiks, czyli komiks na pełną stronę. Może są jakieś odstępstwa od normy? Nie wiem. Dobrze, tak się w ogóle to tutaj, pomimo tego, że to jest jakby, to jest podkreślane, że to jest wydanie zbiorcze, więc mamy wyraźnie oddzielone, gdzie się kończy pierwszy tom, gdzie się zaczyna drugi, mamy tytuł i w sumie tak wygląda ten komiks do samego końca. Na końcu mamy jasne wyklejki i w sumie tyle. A właśnie, nie pokazywałem wam w sumie tyłu. Cena okładkowa 89,99. Jeśli zauważyliście, to może, nie wiem, może nie zwróciliście na to uwagi, albo wręcz przeciwnie, przykuło to waszą uwagę. Mamy tutaj wszędzie logo Nickelodeona i z tyłu, i z przodu, i to logo Garfielda nie wygląda tak jak kiedyś. I jak porównamy sobie do pierwszego wydania tej potrójnej kolekcji, do pierwszego wydania pierwszego tomu, to możecie sobie zobaczyć, że rzeczywiście coś tu wygląda inaczej. I to jest w myśl tego, co było wcześniej. Zanim Garfield został kupiony przez Viacom CBS i jakby zanim został wcielony w szereg postaci Nickelodeona, co ma sens, bo to jest familijny brand należący do tej firmy. Więc mamy odświeżone logo, mamy więcej brandingu. Na grzbiecie nie ma żadnej różnicy, co jest dobre dla kolekcjonerów. Na półce wygląda to nadal bardzo spójnie. Aczkolwiek nie jestem pewien na etapie którego tomu, może... Nie, tak chyba dopiero na etapie tego tomu. Ze względu na to, że papier drożeje, widać, że cena okładkowa też się zmieniła, bo mamy 89,99, a wcześniej było 79,99. I to jest zmiana od początku tego roku. Dobrze, rok 96, znajdźmy ten jeden oczekiwany komiks. Okej. No i ryba mówi, to nie był żaden kanarek, to był mój wróbel. Do kogo dzwonisz? Na pager mojego agenta, co? Ja wiem, że widownia nie jest zbyt przychylna Garfieldowi, ale
ale bez przesady. Dobrze, a resztę pasków możecie sobie zobaczyć, jak już kupicie ten komiks. Jeśli może już go macie na swoich półkach, to dajcie mi znać, czy zbieracie Garfielda i jak w ogóle wam idzie zbieranie tych kolekcji. Może zbieraliście te poprzednie wydania w tych chudszych tomach. A jeśli jeszcze nie macie tego komiksu na swojej półce, a chcecie to nadrobić, możecie kliknąć w link, który się znajduje w opisie pod tym filmem. Tam macie dużo różnych sklepów do wyboru, jak wam się tylko żywnie podoba. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was na więcej unboxingów bieżących i mniej bieżących, które wlatują teraz na kanał. Dlatego zasubskrybujcie mnie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.